Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Mragiem, a przed wami kolejny materiał z gry Returnal na 100%. Jest fajny, fajny jest ten soundtrack do tej gry, nie? Mega mi się podoba. Może nie jest aż taki zróżnicowany jak w Alan Wake'u, ale i tak wchodzi. Słuchaj, to wchodzimy. Ufamy. Don't feel the reaper. O, nowe. Trafność tłumaczenia 39%. Wspomnienia o mojej rodzinie są zerwane. Różnica umysłu widzącego astronautę. Życie zbudowane na gdybaniu. Ciągle na krawędzi dosięgnięcia Heliosa. Obserwuje mnie, jak wychodzę z domu. Zanim zejście do zaświatów. No, tak to Sylwunio jest. Sylwuś. Ale nowy killer wychodzi. Jest on fajna aktualizacja do DBD. Będzie w co grać, nie? Sylwunio. Będzie w co grać. Ja mam trochę policzu. Don't feel the reaper. Dobra, i teraz tak, tu mamy teleport, tam przejście mamy do bossa, ale i dwa przejścia ogólnie tutaj. Wiecie co, to może pójdziemy z tej strony. Dawaj, wyskakuj to z obolicu. No bo mamy już 300, także będziemy się mogli wrócić i sobie jakieś... No ba, no i widzisz Sylwunio. I to ja rozumiem. I to ja Sylwuś rozumiem. No nie no, znowu to działo! I musiało mnie pisknąć, nie? Szkurwa no. Jak mi czasami. No nie. Znowu kolejne. Na poziom adrenaliny. Zwiększa ochronę o 15% używania soku czy powodu obrażenia. Nie zaś tak źle. Na bajzasie wrócimy, póki jeszcze pamiętam, gdzie było ten. I było to wzmocnienie, co dawało nam, słuchajcie, po zabijaniu przeciwników regeneracji życia. Może przydać, ale najpierw się tutaj jeszcze zajrzyjmy. Umiarkowane obrażenie zadanie krajności, ale jest skażone szkodliwością. Mamy już uszkodzenie umiarkowane. Dobra, zobaczmy. No i mam uszkodzenie. Zbieraj pasożyty. Trafienie wrogowie kontratakują. Kontratakują! Jak Imperium! To ciekawe. Czy zniszczymy Gwiazdę Śmierci, czy ona zniszczy nas? Dobra, trochę biegłości. Don't feel the reaper. Don't feel the reaper. Dobra, jak ja mam się dostać do tej skrzyni tam gdzieś na górze? Bo już wiem. Dobra, jest skażona. Oczyszczenie. Cenne przedmioty. Dobra. I kolejne uszkodzenie. Zbiera pasożyty. Trafienie wrogowie kontratakują. Wrogowie po śmierci zostawiają kałuże gówna. Przepraszam, kwasu. No dobra, no to nie jest aż tak źle. Nie jest aż tak źle. Bo tu jeszcze fajne fanty byśmy mogli sobie wykminić. O, i mamy, słuchajcie. Coś OP. Już posiadasz podobny przedmiot. Figurka astronauty? Serio? Posiadam tą figurę? A, ten zegarek. Słuchajcie, możliwe, że ten zegarek chodzi i on nas wskrzesza. Już
Nie chcę, żeby już posiadać podobny przedmiot. No widzisz. Sylwuś, trzymaj się. Dobrej nocy ci życzę. Fajnie, że byłaś. I spędziłaś tutaj troszkę czasu ze mną. Trzymaj się. Pa, pa. Dobrej nocy, Sylwuniu. Śpi dobrze. Do miłego, hej. Dobranoc. Niech ci się przyśni tobie laleczka czaki. Plany przy niskiej integralności. Zabójstwo atakami wręcz wytwarzał ładny pielęgniar, czy trafia dwóch najbliższych wrogów. Duża apteczka. Widzę co, to na razie się wstrzymam. No, trzymaj się, papasy. Dobrej nocy ci życzę. Dobrej nocy, Sylwuniu. Fajnie, że byłaś. Dobra, my się tutaj trypniemy. Muszę mieć to, że będzie mnie leczyło po zabiciu wroga. I gdzieś było tutaj, gdzieś w okolicy. Było albo tu. Ale to chyba nie było tu. Znajdę doładowanie, na krótkie zwiększa szybkość ciężarowy. Doładowanie. Może nie. I teraz tak, no i tutaj jeszcze po lewej stronie. Okej, okay, i tutaj był jeszcze. Jak się nazywa? Fabrykator. Do tworzenia wzmocnień. O, i o to mi chodziło. Zabijanie wrogowie na ma, że zabicie wroga ma 10% szansy na naprawienie integralności. Okej. Okay. To może być dobre. Dobra. Troszkę się, słuchajcie, z zasobów wyserałem. Ale może przyniesie to jakiś efekt. Wygry to sygnał innego skafandra, mnie może ta pocałować. Nie chcę sprawdzać innych skafandrów. Pantetik, witam serdecznie, hej. Nie chcę, bym to zabiją te kosmiczne lumpy i tyle będzie z tego ranu. Może na razie podziękuję. A nie tu, nie tu, nie tu. Nie tu. Hej, ja nie chcę, bo mnie to zabiją. A jakoś leci powolutku, no widzisz, no próbuję walczyć z niesprawiedliwością tej gry. No jakoś do przodu. A co tam u ciebie? A co tam, panie kolego, u ciebie słychać? Dobra, i my tutaj pójdziemy sobie w to miejsce, nie? Dobra, i teraz zobaczmy, co my tutaj mamy. Dobra, mamy Return. Dobra, coś tam jeszcze zebrałem. Dobra, biegłość broni. Teraz sobie to poniszczymy. A trzeba się jakoś przedrzeć, dokładnie. Dobra, tu już chyba nic zostawiłem ciekawego. To możemy przejść tutaj i zobaczyć, co jest. Wróciłeś dopiero, robota? Pantetik? O, dalej biegam. No, ciekawe jak. Długo pobiegam, kurczę, w tych śmierdzących Adidasach. Ała, co to było? Fale uderzeniowe. I zwiększa integralności. A, czyli to jest leczenie tutaj. W tym miejscu. No, na razie tego nie będę robił. Słuchajcie. Może gdzieś dostanę w pierdziel. Tutaj klucza potrzebuję, nie mam. Gdzieś dostanę w pierdziel i będę musiał się trochę wyleczyć. Warto sobie później tutaj wrócić. Chyba dwa przejścia mamy tutaj. A nie, dobra, tu już jedno. Tutaj nie przejdę, zablokowane.
Zabawny jest. A grałeś już? Bo nie, chyba jakiś wczesny dostęp jest, tak? Czy grałeś przeciwko niemu, czy grałeś nim? Jezu mi. Ja pierdzielę, serio? Taki mu mnie zabił. No po prostu kurwa porażka, nie? Porażka. Ja i miałem i to zużyłem ten zegarek cały, nie? Ja pierd... Ta. No to będę musiał kupić tego astronautę, nie? No to jest właśnie to, że ta broń ma słabe obrażenia, nie? Mogłem jeszcze tutaj chroniący od jednego uderzenia, mogłem jeszcze ten item. No zdupcyło się, słuchajcie, zdupcyło się i to strogo. Chyba będę musiał z tego korzystać. Albo nie. Bo to już tamte ma większe obrażenia. Wildredge, jest test na Steamie można odpalić, a za 3 tygodnie wchodzi oficjalnie. Aha. No ciekawe, ciekawe. Czyli możesz, mogłeś sobie w niego pograć dzisiaj. Tą laleczką. Jak się gra? Czy tylko przeciwniej walczyłeś? Dobra, Etern. Jak to wygląda? No jestem ciekawy, bo to, że właśnie dużo moich przyjaciół właśnie się pyta o tą laleczkę Chucky. Nie jest zainteresowana tym killerem. Tak wypytuje. Kurczę, no tutaj mam ten... Dobra. Ale szkoda, że akurat zginęliśmy, nie? Kurna, no tak mogło... Tak mogło być pięknie, a wyszło jak zwykle. Wyszło, słuchajcie, jak zwykle. No to jest jakaś skrzynia... A, dobra, ta skrzynia jest zabezpieczona. Niestety. Coś tu jeszcze jest. Super, jeszcze mi zabiera Ita więcej życia, nie? Jeszcze więcej życia zabiera Ita. Oj, nie wiem, czy czasami nie będzie. Będę musiał się wrócić po to leczenie, nie? Serio. Tak, grałem dzisiaj. Ale kolejki na Klera na teście takie, że idzie zasnąć. A, to jest właśnie najgorsze, nie? No ale dobrze, dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, że teraz tak naprawdę tak średnio się opłaca testować, nie? Się wkurwić można. A, to dobrze wiedzieć. Nawet nie wiedziałem, że aż takie test problematyczne, nie? No i jak ci się podoba? Tak szczerze, ocena tej laleczki, tak w 10-poziomowej skali. W porównaniu do tych killerów, których ogrywałeś. No bo widzicie, nie wiem, tu przejść czy nie. Nie, bo ja zginę. Wycofuję się. Słuchajcie, wycofuję się, muszę się wyleczyć, bo jest po prostu jakaś porażka, nie? Jakaś porażka, jeżeli chodzi o... Oho. A ja tu nie chciałem iść. Poziom życia. No tu mam jakąś skrzynię, czy jakaś fajna broń. Pistolet, mina zbliżeniowa. Nie, nawet nie wiem, czy ja tego pistoletu nie wezmę, bo... Usprawniony pistolet. Jezu, ale to strzelasz, no bo nie wiem. Kokon pnął, mina zbliżeniowa, nie. Ja podziękuję może.
Jednak podziękuję. Wilde, to znaczy wiesz, ja to muszę przetestować, żeby potem filmik zrobić, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Szczerze, ciężko ocenić, bo mało nim grałem, ale może być mocny. No jest w kij zabawny. No, rozumiem, rozumiem. No ale dzięki za. Dzięki za opinię, nie? Wilduś. No trochę się podzielę swoim tutaj drobną tutaj podpowiedzią. Z moimi przyjaciółmi, którzy ogrywają i się interesują DBD. Akurat dzisiaj gorąco było na temat tej laleczki u nas na Discordzie, nie? Także... O, tutaj, dobra. Także byłem ciekawy, nie? Jak ty się na to zapatrujesz jako ekspert DBD. Dobra. Dobra, troszkę mi wyleczyło. Ale niewiele. 17 poziom biegłości. Don't feel the reaper. No i co? Co my tutaj, co my tak naprawdę wykombinujemy? Nic nie wykombinujemy, to jakby jest straczka straszna. Czekajcie, na prawo jest jeszcze przejście. Może tutaj się wrócimy. Oj, Dariusz jest! Witam serdecznie. Budzę się, sprawdzam telefon, a ten gra! Witam, zaraz się żegnam. Wiem, Dariusz, no ja dzisiaj gram, dlatego że ja przez dwa dni nie dam rady, nie? Mówię, odpalę sobie transmisję. Dario, bo nie, bo będziesz za mnie streamować. Rozumiem, że w pracy nie dali dzisiaj popalić, skoro masz siłę. Albo zjadł całe pudełko Raffaello i mu cukier skoczył. Tak, skoczył mi, spadł mi cukier. Oj, zapis! Zajebiście, weź to, dawaj. Zapisz. No. Straciłam wenę? O nie! Nie! Żadnej straty weny! Nie zgadzam się! Nie zgadzam się, Dario! Żadnej z... Co? Jaka tutaj? Co? Nie zgadzam się. O, tu coś jest. Powiedz, że pasożyt, no w końcu. Właśnie potem czasem na zachowanie przedmiotu żelnego po użyciu. Upadki z wysokości powinny obrażenia. Kurna, ale to upadki z wysokości. A dobra, i nie bać. Chyba aż tak dużo nie będę tracił. No i od razu dwa uszkodzenia. Wpis diet. Bardzo podziękowałem. Fajnie, że jeden pasożyt, tak, zbieramy i znosimy dwa rodzaje uszkodzeń, tak? Mimo tego, że wymagane są właśnie pasożyty, nie? A nie, że musimy dwóch pasożytów, żeby te dwa uszkodzenia zmienić, nie? To jest fajne, to mi się podoba, to ktoś pomyślał chociaż nad tym. Dobra. No i tutaj nie mogliśmy przejść, teraz oczywiście możemy i zobaczmy, co tutaj ciekawego się kryło. I tu jest ukryte archiwum. Archiwum obcych, wizualne archiwum obcych przejęto, że obrazuje wydarzenia historyczne. Okej. Okay. Analiza. To są dzienniki ksenoglify archiwa obcych. Ruiny pogłosu, obraz 5. Astronauta z ery Apollo, dryfujący poza polem grawitacyjnym Księżyca Ziemskiego. Ciekawe. To nie mówi, ale patrzcie, tutaj chyba coś się pojawiło, to chyba też mogę sprawdzić. O! O! Istota przypominająca mnie. Przyszłości. Jak udało im się tak uchwycić moje podobieństwo? Oż kurna. Ciekawe, nie? Ja to tak średnio to widzę, ale... Jak
Selenka mówi, że to jest okej. Okay. Ale ty ubani masz. Czy masz łeb? Czemu ci głowę zabrali? Kto ci je zabrał? Czemu kropelką to nie sklejone? Nie, to jest chyba hełm. Okay, dziwne to, ale... Okej, okay, ale fajnie, że tutaj wróciliśmy. No, chyba raczej nie ma co spadać. Co to w ogóle nam wypadło? Za trofeum, zobaczmy, tak z ciekawości, bo i tak robimy platynę i tak. Skompletuj zbiór z archiwów obcych, oprócz wieży Syzyfa. Tam jeszcze z tym wieżą Syzyfa będą zabawy. Ja jebę. Tyle grania, że... No dobra, tu nic nie zrobimy. Dobra, wycofujemy się, słuchajcie. Wycofujemy się do... Ale tu mamy po drodze tyle miejsc, gdzie jeszcze wcześniej nie zwiedziłem, że ja nie wiem, jakim cudem to pominąłem. No tam trzeba się wrócić. Ale nie, czekajcie, sprawdźmy może tutaj. Bo to jest prawe rozgałęzienie przed bossem, nie? Bardzo wysokie czy umiarkowane? Czekajcie, bo nie doczytałem. Bardzo wysokie, to nie chcę już, kurwa, nie chcę. Daliście mi to z tymi artefaktami, to mi się już odechciało. Szczerze powiedziawszy, tu mogę sobie zanurkować. Okej. Okay. Naprawmy się. Dobra, jeszcze jeden szyfr mi bezpotrzebny, żeby zdobyć trofkę. Don't feel the reaper. O, naprawdę poważne obrażenie. Czy ja to chcę? Czy to może jeszcze nie? Może się tutaj później wrócimy. Jeszcze będę pamiętał. Ale gdzieś jeszcze jakaś skrzynia. A, ta uszkodzona, a tu? Nie wiem, czy to jest warto tam ryzykować. No zobaczmy, co tutaj będzie. A, i tutaj ten całe urządzenie obcy rekonstruktor. Tylko, że to nas wskrzesza, nie? A już mamy wskrzeszenie tak naprawdę na tej lokacji, także nie potrzebuję rekonstruktora. Bo tamten, którego już nas respi, jak zginiemy, umożliwia nam to, że nie tracimy życia, nie? A tu jednak jak nas ten, jeżeli zabiją nam, to my się wskrzesimy, ale niestety stracimy życie, to nie chcę. Bo tego nie chcę. Jeżeli bym tamtego nie miał, to jeszcze może ok. Chyba, że skorzystam z tego i tam się wyleczę, nie? Wracę do Putina, ale nie wiem, co to jest. Utylizacja materiałów. Lekurtywator. Nie, dobra, nie będę ryzykował. Nie mam zamiaru. No też taki ślepy załek. A, nie, dobra, jeszcze tam jest po lewej stronie jakieś przejście. Jeszcze jest po tej stronie przejście. O nie, nie, nie. Kurwa. Ach, nie zdobyłem wszystkiego, no ale dobra. Nie było aż tak źle. Nie było, słuchajcie, aż tak źle. Klucz zdobyłem przynajmniej. O tyle dobrze. O tyle dobrze, że zdobyliśmy klucz. No i tak, jak to wygląda? No tutaj jeszcze po lewej stronie jest przejście. Też możemy zobaczyć. Się połaściłem trochę. Niektórych nie zebrałem, nie zdążyłem, nie? Bo tak śpieszyłem się, żeby wszystko zebrać. Nie można byłoby zobaczyć, co ciekawego mamy. Ale tutaj będzie walka, bogowie, walka! Że co, wiecie co, możemy zrobić tak. Albo tak.
Ja już za ciebie. Dobra. Udało się w miarę, chyba nawet nie dostałem żadnych obrażeń. Ale jakiś kurcze srogi rozpierdzielator, nie? Oj, srogi. Dobra, tutaj mamy naprawia. Integralność. Zajmuje jedno miejsce. Zwiększenie poziomu życia. I mamy broń, ale niestety póki nie zbierzemy jakiegoś artefaktu, to nie mogę nic tutaj wziąć. No, ale było grubo. Było grubo. Dobra, i tu już powoli zmierzamy do końca tej lokacji. Jeszcze zobaczę, czy czegoś nie ma poukrywanego. To może nam by ten artefakt... Słuchajcie, gdzieś jakiś ten... Może byśmy ten artefakt wykupili, ale... Szczerze powiedziawszy, to ja bym jednak tą figurkę astronauty. Mimo wszystko. Jeszcze trochę tego obolitu możemy zdobyć właśnie w tych kokonach. Poukrywane. Ale tak, no możemy jeszcze... Słuchaj, bo to jest ulepszenie. Ulepszenie ochrony. Zwiększa ochronę. Astronauta ile on kosztuje? Mam 250, nie? Chyba możemy ten zwiększyć sobie. Czemu by nie? I wiecie co? Ja tego astronauty jeszcze kupywać nie będę, a spróbuję się zmierzyć na tamtym wyzwaniu, bo i tak, słuchajcie, mam to wskrzeszenie, nie? Na tej arenie. No, także można by było zaryzykować. Zawsze jakiś dodatkowy bolid by był. Dobra. Wbijamy, zobaczyć. Działko. Ja też mam tu działko. Byłoby je wykorzystać. Dobra. Ała. Elegancko. A zginiesz w końcu? Dobry unik. Już niedobry.
A, nie ma tak dobrze, ty gnido babilońska. Dobra strategia, żeby tutaj wymijać go. Tą linką. Okej. Jest, udało się. Dobra walka, dobra. No i to ja rozumiem, słuchajcie. I to jeszcze wzmocnienie integralności. Po broni nie mogę, kurczę. Ten rzutnik by sobie wziął. Ale ma gorsze obrażenia, to nie, to idź masnym głównym. No, ale to była walka. To była walka. Fajnie, że mi wpadłem na pomysł, żeby akurat go wymijać tą linką, nie? Ja on tam zeskakuje. I to się, kurczę, opłaciło. I słuchajcie, ile mam obolitu. No, tak może. O, i mamy artefakt. I zdejmiemy sobie to, kurczę, głupie, że nie można podnosić nowych broni. To uszkodzenie. Możliwe pozniejsze ataki wręcz i przełamuje żółte bariery. Okej, tak mi mów. Tak mi mów. Don't feel the repel. O, i karabin pneumatyczny i możemy sobie już to wziąć. To są te pojawkowe naboje, czyli to będzie mnie leczyło, nie? A to rozstance tam muszę sobie odblokować. Okej. No i to będzie lepsza broń. Zdecydowanie. Analiza jeszcze tej broni. Rosnące tempo. Im dłuższy trzyma się jest spust, tym szybciej strzela. Pijawkowe tempo. Trafienie we wrogów mogą naprawić integralność. I zwiększa ochronę. No, no to też jest fajne. A z tą ochroną jak wygląda sprawa? Ochrona 35%. Nawienia ataku. Kurczę. Ale jestem mega, mega zadowolony. O nie! Kurwa, z tej walki. Mega zadowolony z tej walki, ja sam ale nie zwróciłem uwagi na tą. Na to bagno, że w ogóle w czasie walki w to nie wpadłem. Tak jestem w szoku. A, i tutaj nas też będzie leczyło. Większa integralność, że tutaj zobaczę. Coś ciekawego możemy znaleźć. Ten atak wręcz mam silniejszy, nie? Dzięki temu artefaktowi to zrobiliśmy. No co, chyba go skorzystamy z niego, nie będę później go szukał po mapie. Okej. Zwiększenie poziomu życia. I leczenie. Kurna, ale że jestem cwaniak, kurczę, z tą walką, z tą linką. To mi się podobał. Podoba mi się ten trik, żeśmy go, kurczę, fajnie robili tego przeciwnika, bo tak to te obrażenia to w niego tak średnio wchodziły, nie? Mega średnio w niego wchodziły te obrażenia. Może tu będzie bliżej. A tu jeszcze coś było? Okej, a co było tu? Nie pamiętam. Do wykupienia chyba coś było, nie? A nie, to już wykorzystaliśmy, dobra. To nieważne. I teraz ta żywica była w tym miejscu. Nie ma oczywiście nigdzie bliżej, kurczę, teleportu. Musimy z tej strony. Przy okazji, tu jest jakieś przejście, my tego nie sprawdziliśmy. Okej. Okay. Tiborku, co tam Mareczek? Co tam Tiboruś? Tiborku, co tam u ciebie słychać? O, przy okazji weźmiemy sobie tego. Weźmiemy sobie kosmonautę, tak. Żeby nas przesiło, jak zginiemy. O! Czemu by nie? Co tam, Tiborku, u ciebie? O, i apteczkę bym sobie też wziął. No, to już byśmy niżej nie brali. Chyba, że jakieś, kurczę, jeszcze ten, jakieś wzmocnienie.
Ale tą apteczkę bym kupił, a tutaj mam takie wręcz wytworzyłem jakieś zatapiając do bliższych wrogów. Wydaje mi się, że to jest ochrona przy niskiej integralności, ale to już nie mam hajsu. To sobie już tą apteczkę weźmiemy. No. Zawsze się może przydać. Tiborku, zrobiłem wszystkie zakończenia w cyberpunku i zaraz idę w Kimę. O, no to gratuluję. No, ty to jesteś... Widzisz, kurczę, i kto tu jest debeściak? Tiborku. I kto tu jest debeściak? Ty. Elegancko, gratuluję. No. Już bliżej Tiborku niż... O, to jeszcze zapis jest, to rozumiem. O, i mam cały poziom. Znaczy, trafne trafienie. 100%. Trzeci poziom. Patrzę postępnie przez lusterko wsteczne, spadając do jeziora szaleństwa, które okaleczyło podwodne głębiny. Byłoby lepiej, gdyby niektóre potwory nigdy się nie narodziły. Matka kłamała o przyjemności, istnieje jedynie cierpienie. To jest jakiś... Mi się wydaje, że nasza bohaterka doznała jakiegoś wypadku, nie? Bo cały czas jest o tym samochodzie. Wypadek, jakiś samochód. Nie wiem, zobacz, o tym kamo. Bardzo nie wiem, po co tu kaman. Dobra, ale chyba będziemy mieć skuteczność napraw ogarnięte, nie? Tylko jeszcze muszę się dowiedzieć, jak do tamtego pojemnika, do tamtego posągu się dostać. Muszę z tego pułapu jakoś dostać się na górę. Idę poczytać chociaż chwilkę coś podnoszącego na duchu, by wyłączyć niepozorne myśli. No, trzymaj się, Aniu. Trzymaj się, Aniu. Dobrej nocy. Dzięki, że byłaś. To musiałbyś chyba zagrać w symulator kozy. Wieża radości. A i słyszałem, ja sobie ostatnio odświeżyłem tą piosenkę. Wieża radości, wieża... Jak to? Kto to śpiewał, Tiborku? Ale pamiętam, że... Sztywny Pal Azji chyba. Odświeżyłem sobie to nagranie. Ona jest mega zajebista, ta piosenka. Wieża samotności, dokładnie, sztywny pal... No dokładnie, Tiborku, Jezu, jak ja uwielbiam tą nutkę. Właśnie, kurna. Dziękuję, Tiborku, że mi przypomniałeś. To muszę się dostać jeszcze... Jak ja tam wszedłem na górę? A z tej strony, nie? To jest muzyka. Klasyk. No. No, trzymaj się, Aniu, dobrej nocy. Chyba sobie dzisiaj posłuchamy, nie? Na koniec. Nie no, dwóch piosenek sobie musimy dzisiaj posłuchać na koniec streamu. I obowiązkowo. Dwóch utworów. Ale tak, obowiązkowo. Dobra, i gdzie był, słuchajcie, ten posąg z tymi gałami? Tam jest. Dobra, słuchajcie, mam trochę tego obolitu. Mam nadzieję, że starczy mi na skuteczność napraw. Tutaj coś jeszcze jest. A, dobra, to są te do odczepiania pasożytów, ale tego... A właśnie, chyba, że odczepimy sobie któreś z tych moich pasożytów, które mamy. Szansę na zachować przedmiotu. A, skraca czas odnowienia ataku alternatywnego. Większa ochrona. Nie, no nic nie chcę usuwać. Tak szczerze. To jeszcze zobaczę. A, i tu już od razu, słuchajcie, teleport do nowej lokacji. A ja tak, na pewno wiem, że gdzieś jeszcze jest kostka, która tutaj w tym urządzeniu da nam tego artefakt z bonusikami. Trzeba się i tak jeszcze wrócić i tak. No i jeszcze tamten... Słuchajcie, o, tu jeszcze mamy dziennik. Wciąż pamiętam, co powiedziała moim głosem ta kobieta, która nie jest mną. Najgłębsza z głębin. Teraz jej wierzę. To jeszcze mamy ten. I tam w ogóle pod wodą nie mogliśmy wcześniej, jak tutaj zwiedzaliśmy tą lokację, nie mogliśmy się zanurkować, teraz już możemy.
Oj, kolejny ksenoglif trzeciego poziomu. Ta bezkresna pieśń wykrwawia się w kosmos. Nieunikniona wysypinaczka z głębin siebie i planety, gdzie spotykam Hyperiona, czekającego przy iglicy, przywiązanego do organów. Nigdy z nim potem nie rozmawiałam, ani nie słyszałam znowu jego muzyki. Ciekawe. Ghost Runner też się skończył. Wszystko się skończyło. Tiborku. I w Lords of the Fallen też? Ty to jesteś obrotny. Chciałbym tak szybko przechodzić te gry jak ty, Tiboruś. Serio. Dziennik. Tak, to byłam ja. Ja spowodowałam upadek. Wspaniałe poświęcenie. O, wszystko gdy jasne. Pogrążyłam się w głębinach, tonący Sfinks zadał mi zagadkę, w której stawką była moja dusza. Jak wyleczyć ranę w ciele, którego nie da się wyleczyć? Dziwne tu akcje odchodzą, serio. O nie! Kurna, nie chciałem tutaj. Nie chciałem się tu przenieść. Ja pierdolę. Kurwa mać, zapomniałem, że tu się przechodzi do tego. Ja jedną kostkę w dupę. No ma tam kostkę. Jeszcze to ulepszenie integralności. Ja pierdol. Człowiek też czasami głupi. Naprawdę. Okej, słuchajcie, w tym momencie zakończymy sobie nasz materiał z gry Returnal na 100%. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zapraszam do kolejnych odcinków z tej gry, jakże innych na moim kanale i dziękuję za każdy Wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. Do następnego. Cześć!